Apple to taka firma, która albo zrobi coś naprawdę fantastycznego, maki za erem, albo nadszarpnie opinię użytkowników, wydając coś moim zdaniem niepotrzebnego. I chyba w tym miejscu nie muszę mówić, do której grupy zaliczę to urządzenie. Zatem zapraszam na recenzję Próżnofona 14+. Moi drodzy, jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek obejrzał ten kanał, wie dobrze, jaki mam stosunek do Apple'a. Użytkuję, mogę sobie pokrytykować, mogę sobie ponegować niektóre ruchy ze strony producenta, jednak ogólnie rzecz biorąc jestem ze sprzętu zadowolony, przynajmniej wybranych sprzętów, jeżeli chodzi o firmę z Cupertino. Ja bardzo sceptycznie podchodziłem do premiery iPhone'a 14 i 14+. Nie mówię tutaj o modelach Pro oraz Pro Max, bo to jest zupełnie inna liga. Model 14, tak jak powiedziałem, na kanale się nie pojawi, w sensie moim zdaniem nie ma większego sensu omawiać modelu 14, skoro jest niemalże taki sam jak model 13. Natomiast postanowiłem jakiś czas temu, że zrecenzuję dla Was model 14+, czyli krótko mówiąc iPhone 13, tylko że większy. 13, 14 nie ma większego znaczenia. Pod względem zawartości opakowania, jak to łapa od kilku lat, nic się nie zmieniło poza telefonem, pudełkiem, skromną papierologią oraz kablem do ładowania USB-C do Lightning, nie otrzymujemy dosłownie nic. Jeżeli chodzi o temat wizualny i konstrukcji urządzenia, no cóż, jeżeli masz iPhone'a 12, jeżeli masz iPhone'a 13, 14 mam nadzieję, że nie masz, no to najpewniej wiesz, jak wygląda model 14+. Urządzenie garściami, żeby nie powiedzieć całości, czerpie z aspektów designersko-wizualnych z ostatnich iPhone'ów, tych tańszych iPhone'ów, w sensie tych tańszych iPhone'ów, a przynajmniej przed podwyżkami cen. Przegląd na 6,7 cala, ekran OLEDowy, czyli dokładnie ta sama przeglądna, jaką mamy w modelu 12 Pro Max, 13 Pro Max, 14 Pro Max, ale w porównaniu do modelu 14 Pro Max, czy nawet 13 Pro Max, nie mamy tutaj żadnego ekranu 120 Hz, ba nawet nie mamy ekranu 90 Hz i moim zdaniem jest to jeden z głównych elementów, poza oczywiście wieloma innymi, o którym zaraz opowiem, który totalnie przekreśla to urządzenie, uwzględniając cenę tego smartfona, jeżeli chodzi o Wasz wybór telefonu. W dalszym ciągu 60 Hz nie mamy Always On Display, mamy solidne, bardzo przyjemne głośniki stereo i tutaj faktycznie mogę powiedzieć, że pod tym względem smartfon sprawdza się fantastycznie. Jest to smartfon duży. Ja jako osoba, która od kilku lat przyzwyczaiła się już do tej przekonnej 6,1 cala, naprawdę ciężko mi jest przejść na taki ekran 6,7 cala, bo dla mnie ten telefon jest po prostu za duży, ale jestem świadomy, że są użytkownicy, którzy lubią duże telefony i osobiście nie mogę ich negować, więc jeżeli lubisz duże telefony, no to najprawdopodobniej to nie będzie dla Ciebie żaden minus. Kolejny element tego smartfona to procesor. Jak dobrze wiemy, w modelu 14 oraz 14 Plus mamy dokładnie, jeszcze raz to powiem, dokładnie ten sam procesor, który znamy w modelach 13 mini, 13 czy 13 Pro łamane na 13 Pro Max. W sensie nic temu urządzeniu nie brakuje, w dalszym ciągu jest wydajne, w dalszym ciągu jest bardzo szybkie i w dalszym ciągu niejednokrotnie może wyprzedzać flagowe albo eksflagowe smartfony działające na flagowych procesorach od Qualcomma, Exynosa czy Mediateka. No ale jest to taka historyczna chwila, w której to producent daje dokładnie ten sam procesor, który znamy z zeszłorocznego modelu. Pod względem aparatów niby też jest ok, w sensie dwa obiektywy 12 megapikselowe w modelach Pro, tak jak ostatnio mówiłem, mamy obiektyw główny 48 megapikselowy, tutaj mamy dwie dwunastki i cóż, ja w zeszłym roku robiłem dla Was recenzję modelu 13 czy 13 mini, więc tutaj za bardzo nie mam co pokazywać, aparat jest dokładnie taki sam, przysłona obiektywu głównego poprawiła się z 1.6 na 1.5, ale naprawdę, uwierzcie mi na słowo, nie widzę żadnych, ale żadnych różnic, jeżeli chodzi o zdjęcia, jest to dokładnie ten sam aparat, solidny, dobry, ale w żadnym bądź razie nie może konkurować z tymi flagowymi modelami, które znamy w Androidzie, chociażby Google Pixel, chociażby Samsung Galaxy S22 Ultra, czy nawet iPhone 14 Pro łamane na 14 Pro Max, nawet uwzględniając model 13 Pro czy 13 Pro Max, ponieważ tutaj w telefonie za prawie, uwaga, 6000 zł nie mamy teleobiektywu, czyli albo mamy obiektyw ultra szeroki 12 megapikselowy, albo obiektyw główny, a biorąc pod uwagę rozdzielczość zdjęć zaledwie 12 megapikseli w momencie, kiedy robimy kropa, to zbliżenie, te zbliżenia, ten krop jest naprawdę, naprawdę odczuwalne. Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę, jeżeli chodzi o Face ID, dokładnie takie samo. Jeżeli chodzi o szybkość ładowania, znowu jest ewidentnie za wolno. Moi drodzy, bateria jest dokładnie taka sama, jaką mamy w modelu 14 Pro Max, czyli ponad lekko, ponad 4300 mAh. I powiem tak, uwzględniając optymalizację, nawet tę optymalizację z iOS 16, naprawdę w tym telefonie bateria jest fantastyczna. I w tym momencie możemy sobie zadać pytanie, Bartek, ale jak to jest fantastyczna? Tak, na ten moment jest to iPhone chyba z najlepiej i najdłużej działającą baterią. I teraz możecie mi zadać pytanie, dlaczego tak uważam?
Ano, odpowiedź jest prosta. Ogniwa, wiadomo, są takie same, jak mówiłem, w modelu 14 Pro Max. Natomiast nie mamy tutaj Always On Display. A jak mówiłem już w ostatnim materiale, po kilku miesiącach korzystania z modelu 14 Pro, Always On Display zżera około 15-20% baterii w skali całego dnia. Dodatkowo częstotliwość odświeżania ograniczona jest do 60 Hz i faktycznie te 60 Hz, a nie adaptacyjne 120, da się wyczuć pod względem oszczędzania ogniwa, jeżeli chodzi o taki normalny sposób korzystania. Myślę, że bez problemu dla osób takich, które nie siedzą z nosem w telefonie 24 godziny na dobę, dwie doby. Ja ten telefon ładowałem wczoraj, pokorzystałem sobie z niego, żeby zobaczyć, czy jakiekolwiek różnice jestem w stanie dostrzec. Mam 87%, a dzisiaj jest 10.21, więc naprawdę ogniwo to jest totalne sztosiwo, rym niezamierzony. Oczywiście mamy certyfikat wodoszczelności IP68, mamy ładowanie indukcyjne MagSafe 15W, zatem znowu niezbyt szybko. No i serio muszę przyznać, że dla osób, które siedzą w tej branży, a przynajmniej starają się na bieżąco śledzić wszystkie nowinki technologiczne z branży technologii mobilnej, iPhone 14 Plus jest to urządzenie, które ciężko jest polecić komukolwiek. Wszystko rozbiega się o cenę, bo już nie chodzi tutaj o samą specyfikację, możliwości tego urządzenia i ewidentne braki, jakie w tym telefonie możemy dostrzec. Wszystko jest związane z ceną. W momencie, kiedy Apple w tym roku podwyższyło ceny iPhone'ów, kurs dolara cały czas rósł i przekroczył już magiczną barierę 5 zł. W momencie przygotowywania tego materiału dolar stoi po 4,44, czyli kwota ewidentnie niższa niż w przypadku kursu 5-złotowego, ale Apple nie jest taką firmą, która teraz zjedzie z cenami, skoro parę miesięcy temu podwyższyła. Na ten moment ten telefon w cenie podstawowej, jeszcze raz to powiem, podstawowej 128 GB kosztuje 5899 zł. Czy tobie czasem wąski sufit na łeb się nie spadł? Czyli telefon jest w cenie Samsunga Galaxy S22 Ultra, czyli telefonu bezapelacyjnie lepszego pod każdym, ale to pod każdym względem. A jeżeli ktoś nawet jest zwolennikiem iPhone'a i chciałby mieć duży smartfon, to bez problemu jest w stanie znaleźć na wolnym rynku nawet i również nowe urządzenia w kwocie około 5200-5500 zł, w tym przedziale iPhone'a 13 Pro Max, który również pod względem możliwości i osiągów będzie smartfonem po prostu lepszym od tego. Myślę, że nawet uwzględniając Stany Zjednoczone, gdzie ten telefon oficjalnie jest do kupienia za $899, a uwzględniamy od tego jeszcze taksę od sprzedaży, czyli przyjmijmy tę nowojorską, o której mówiłem Wam ostatnio w materiale, na poziomie 10%, wyjdzie to cena $988. A uwzględniając aktualne wynagrodzenie średnie brutto w Stanach Zjednoczonych, które w 2022 roku wynosi $4012, daje to 24,6% miesięcznego wynagrodzenia. Czyli uśredniając, tygodnióweczka w Stanach Zjednoczonych i masz ten telefon bez żadnego abonamentu, bez żadnych rat. W przypadku Polski wygląda to już zupełnie, ale to zupełnie inaczej. Według Głównego Urzędu Statystycznego średnie wynagrodzenie brutto w Polsce to 6583 zł w 2022 roku. Cena tego urządzenia w Polsce, tak jak powiedziałem, to 5899, czyli daje to 89,6% miesięcznego wynagrodzenia. Patrząc stereotypami i schematami, praktycznie miesiąc musisz zapierdzielać w Polsce na taki telefon. Telefon totalnie, ale to jeszcze raz powiem, totalnie niewarty swoich pieniędzy i pokuszę się nawet o stwierdzenie, że jest to jeden z najgorzej wycenionych smartfonów od Apple, szczególnie uwzględniając podwyżki cen, jakie kiedykolwiek powstały. Ale żeby nie być gołosłownym, podsumujmy to urządzenie plusami i minusami, bo do powiedzenia mam niestety sporo złego. Na plus, fajny, duży telefon dla użytkowników Apple'a. Bardzo dobry czas pracy na baterii. Nadal świetne głośniki stereo. Wysoka wydajność, nadal solidny aparat fotograficzny wraz z możliwością nagrywania filmów 4K. Na minus, brak chociażby 90-hercowego poziomu odświeżania. Brak Always On Display. Wolne ładowanie. Brak teleobiektywów w smartfonie za prawie 6000 zł. To niesmaczny żart. A telefon stanowczej większości niczym nie odbiega od iPhone'a 13, wydanego w 2021 roku. No i najważniejsze, horrendalna cena 5899 zł. Na ten moment, w chwili przygotowywania tego materiału, a mamy dzisiaj 5 grudnia 2022 roku, w cenie 5899 zł, jest to smartfon totalna pomyłka. Jeżeli oczekujecie ode mnie jasnej i klarownej odpowiedzi i zdefiniowania się, dla kogo jest ten telefon w Polsce, odpowiadam bez większego zastanowienia: dla nikogo. To wszystko, moi drodzy. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru życzę. See ya.